Cześć, nazywam się Kacper Wielniak, jestem nowym zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg, wypożyczonym z Legii Warszawa. Przyszedłem do Siarki po to, aby się rozwijać. Chciałem spróbować czegoś nowego, sprawdzić się poziom wyżej, bo jednak rezerwy Legii to jest trzecia liga. W Siarce jest druga, więc zawsze jest poziom wyżej, można się sprawdzić. I na pewno nowe doświadczenia, czegoś nowego się nauczyć. Pierwsze wrażenia z pobytu w Tarnobrzegu w porządku. Sztab szkoleniowy ok, zawodnicy również bardzo w porządku. Obiekt super. Wejście do szatni Siarki Tarnobrzeg ułatwiło mi dwóch kolegów, których znałem wcześniej. Z jednym grałem przez 3 lata w Legii Warszawa, a drugi zawodnik mieszkał również w internacie w Warszawie, który grał w Polonii Warszawa. Zawodnik z Legii to Max Sitek, a drugi zawodnik z Polonii to Eryk Galara. Występuję na pozycji napastnika. Myślę, że jestem zawodnikiem silnym, dobrze grającym tyłem do bramki. Dysponuję dobrym uderzeniem. Moim mankamentem jest na pewno wytrzymałość, nad którą ciągle pracuję. Występów w kadrze mam bodajże 25, między 25 a 30, dokładnie nie pamiętam, bo nie liczyłem, goli bodajże 10. W kadrze Polski pierwsze powołanie przyszło do mnie bodajże w 2015 roku na mecz międzypaństwowy z Irlandią Północną, wtedy to wszystko się zaczęło. Super debiut, bo zdobyłem tam w dwóch meczach dwie bramki i jedną asystę. Od tamtego momentu praktycznie na każdą z kategorii wiekowych, które były później U17, U18, U19 jeździłem i do teraz jeżdżę, na ostatnim zgrupowaniu również byłem. Awansowaliśmy do drugiej rundy eliminacji Mistrzostw Europy, które będą teraz właśnie chyba w marcu bodajże. Mój taki najlepszy chyba występ, jaki pamiętam, to z Islandią na eliminacjach Mistrzostw Europy również, tylko że w młodszej kategorii, tam strzeliłem dwie bramki i przyczyniłem się bardzo do awansu reprezentacji do drugiej rundy, więc to jest chyba mój taki najlepszy i taki pamiętny występ, który pamiętam. Moim ulubionym zawodnikiem jest Robert Lewandowski, ale od każdego napastnika na świecie zawsze można coś podejrzeć i czegoś się nauczyć. W wolnych chwilach oglądam seriale i słucham muzyki, odpoczywam, regeneruję się generalnie. Intensywność treningów zimą jest bardzo duża. W Tarnobrzegu jestem dopiero drugi dzień, a już miałem 4 treningi tak naprawdę, więc jest naprawdę to mi się podoba, bo jestem ambitnym zawodnikiem i chcę pracować. Dużą uwagę przykładam do rozwoju swojego osobistego. Nie mogę się doczekać pierwszych meczów sparingowych, pierwszych bramek. No a najbardziej nie mogę się doczekać meczów ligowych, przede wszystkim debiutu i mam nadzieję, że dużo bramek.